Kamery poszły i akcja. Oj. Ciśnie. A ja go przesadzę. Już to jest zwykły kurczak. Ale jak soczysty. To, że go nadziałaś cytryną. To genialne po prostu. Genialne. Kupiłeś się? Ciebie się nie da zaskoczyć. A może ktoś jeszcze ma ochotę na surówkę, Tomuś? Dziękuję. Byś przyniósł. Siadaj. Siadaj, siedź. Chcę coś powiedzieć. Jesteście dla mnie jak rodzina. Wszystko wam zawdzięczam. Gdyby nie wy, to bym był jakimś pustym ludzkim wrakiem. Dzięki wam widzę światełko w tunelu. I mój byt ma sens. Dobra, Marek, nie zostaniesz się z tym mojego syna, więc nie pajacę. A dlaczego nie? Nie pajacę, nie zostanie. Kto zostanie? Dobra, pojawił się temat, a zatem... Chciałabym, żebyście to wy zostali rodzicami chrzestnymi mojego synka pierworodnego, jedynego, więc drugi raz okazja się nie zdarzy. My. Jasne. Ale jakby Ludwik nie chciał, to jeden. Nie! Chcę, żeby Natalia i Ludwik zostali. A co mi czegoś brakuje? Jego Marek, no nie rozumiesz tego, że rodzice chrzestni to jest bardzo odpowiedzialna funkcja. To są tacy drudzy rodzice, tacy zapasowi rodzice. Muszą być odpowiedzialni, muszą stanowić wzór do naśladowania. W razie czego muszą przejąć obowiązki rodzicielskie przejąć, no. Damy radę. Marek. Ty jesteś 365 dni w roku nietrzeźwy. W stałym związku byłeś nigdy. Nienawidzisz swojej pracy i mieszkasz z mamą. Więc... Ale ja bym na przykład chciał takiego chrzestnego. Marek jest twoim chrzestnym. Serio? No. Kurde, wujek, nie wiedziałem. Stop, świetnie.